the first day it was very bad, dreadful, but now I'm used to it. It's not very critical for my well-being. Bez telefonu czuję się zarazem bardzo dobrze, jak i ponieważ mogę więcej czasu spędzić z przyjaciółmi. Zarazem trochę źle, ponieważ chciałbym standardowo zobaczyć sobie Facebooka albo Instagrama, a niestety nie mogę, bo nie mam na czym. Well, the second day we lost our phones. Me and my friends talked about politics for 3 hours, so... so, yeah. Okay. It has pluses and minuses. Yeah. You get more time with friends, you have more time to just be with yourself and not be worried what maybe someone will text you or some notifications, not just confusing you or something. Bardziej się dogaduję właśnie z kolegami, po prostu mamy więcej takich wspólnych tematów i możemy częściej rozmawiać. Bo jak na przykład mamy telefony, to często patrzymy się tylko w te telefony i nie widzimy świata poza nimi. Gadamy, spotykamy się, bo z telefonami my po prostu w nich siedzieli i jeden drugiego nie widzieli. Nauczyłem się, że można przeżyć bez telefonu i nie tracić czasu na granie w gry. Najbardziej podobają mi się ludzie, których poznaję. I to, że no, w ogóle jesteśmy tutaj, jest taki projekt i możemy się rozwijać, poznawać nowych ludzi. A z drugiej strony brakuje tego telefonu, żeby z kolegami gdzieś tam pograć, sobie popisać z kimś. Ale pierwszy dzień był gorszy, żeby przyzwyczaić się do tego, ale teraz już jest bardzo dobrze. Bez tego telefonu. Czuję się dziwnie, bo nie mogę porozmawiać z moimi przyjaciółmi, którzy zostali w Siemiatyczach. No, jak wrócę do Siemiatycz, to pewnie ten projekt mnie nauczył, że czasami lepiej oderwać się właśnie od internetu i wyjść sobie z kolegami na dwór, pogadać no i porobić różne rzeczy. No, na pewno będę mniej używał telefonu, bo teraz wiem, że da się. No. Czyli brakuje, no, trochę tak. Telefonu brakuje trochę, ale jakoś żyje. Zmienialiśmy się codziennie. Każdy codziennie budził wszystkich o mniej więcej 7:30. Mamy jednego takiego członka, któremu panie dają budzik i później jak on wstaje, to wszystkich budzi. Nazywam się Paweł, jestem z Polski. Mam na imię Szymon, jestem z Polski. Hi, I'm Lena and I'm from Poland. Ja jestem Dajwa, jestem z Litwy. My name is Szymon and I'm from Poland. Jestem Szymon i jestem z Polski. My name is Ignas, I'm from Lithuania. So my name is Gintara and I'm from Lithuania. Nazywam się Marysia i jestem z Polski. Moje imię Ula, ja jestem z Litwy. Nazywam się Michał, mieszkam w Polsce. Mam na imię Mateusz, pochodzę z Polski.